Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Lis i zostałam zaproszona do projektu, do festiwalu Pięknej Książki w Piasecznie, bo od ponad 20 lat jestem mieszkanką piaseczyńskiego powiatu. A książka jest dla mnie środowiskiem całkowicie i absolutnie naturalnym, a wręcz nawet ukochanym. Jestem bowiem pisarką. Wydałam kilkanaście już książek. W tej chwili przygotowuję do druku, do wydania na jesień tego roku 14. Poza samym pisarstwem, to też ośmielę się dodać, zajmuję się także innymi dziedzinami kultury, bo z wykształcenia jestem pianistką i uczę w Piaseczyńskiej Podstawowej Szkole Muzycznej. Jakby ktoś chciał grać na fortepianie, to serdecznie Was zapraszam. Świetna szkoła. Wracając jednak do książek. 13 książek mam już na koncie. Debiutowałam blisko 10 lat temu. W styczniu 2021 będzie dokładnie 10 lat. Sama nie wiem, kiedy to zleciało. To jest wręcz nieprawdopodobne, żeby tak szybko czas leciał. Ta moja debiutancka książka to było Jutro będzie normalnie. Doczekała się nie tylko pozytywnych reakcji ze strony czytelników, ale także, co bardzo mnie zresztą cieszy, drugiego wydania, reedycji w nowej okładce, w nowej redakcji, w ogóle w zupełnie nowym wyglądzie. A potem poszło już prawie, że z górki. Jeszcze tego samego roku wydałam Samotność we dwoje, która także doczekała się drugiego wydania. Potem po krótkiej przerwie przyszła pozytywka, bardzo lubiana przez moich czytelników książka, a następna była Karuzela i nad nią się pozwolę sobie chwilę zatrzymać, bo to książka, która kosztowała mnie bardzo dużo pracy i bardzo dużo emocji, bowiem inspirowana jest życiem, chociaż jest historią fikcyjną. To opowieść o bardzo ciężkiej chorobie, o białaczce i o tym, że choruje na nią nie tylko ten onkologicznie chory, ale także całe jego otoczenie, cała rodzina. W międzyczasie, w grudniu ubiegłego roku ukazała się książka świąteczna, Zapach goździków. To właśnie ta książka jest przygotowywana na grudzień tego roku jako kontynuacja, jako drugi tom tamtej świątecznej książki. Nie mogę Państwu jeszcze pokazać okładki, jeszcze nie jest skończona. Ale w styczniu tego roku, 2020, ukazała się książka zatytułowana Przebudzona. Ukazała się w kategorii dosyć pikantnej, bo to erotyk, choć moim zdaniem to bardziej powieść psychologiczna z silnym wątkiem erotycznym. Czytelniczki niezwykle polubiły tę powieść. Nie planuję kontynuacji, chociaż kilkakrotnie mnie już o to pytano. Natomiast mówią, że nie należy się zarzekać, zobaczymy, co życie przyniesie. W każdym razie Przebudzona jest moim zdaniem przede wszystkim powieścią psychologiczną, a że ma dużo momentów. Widocznie czytelnicy to lubią. W tak zwanym jeszcze międzyczasie, w ubiegłym roku ukazała się książka dla dzieci. To Alek i Pan Parasol. Książka przeznaczona dla dzieci takich pierwszoklasistów, 6-7-latków. I ma swoją historię oczywiście. To jest cykl bajek, który powstał dla mojego wtedy 5-letniego syna, który przychodził z przedszkola i codziennie przynosił różne swoje poważne przedszkolne sprawy. I jakby rozwiązując z nim codziennie jego trudności, jego problemy, dostrzegłam, że właściwie jest to gotowy materiał na książkę. I tak zapisując wszystko to, co działo się w naszym domu, napisałam cykl 15 bajek. I te bajki wygrały konkurs, który się bardzo pięknie nazywał Ogólnopolski Konkurs na Dobrą Powieść, oczywiście w kategorii bajek dla dzieci, ogłoszony przez wydawnictwo Drzewo Laurowe. To wydawnictwo dosyć szybko zmieniło profil i chociaż bajki ukazały się na e-booku, nic więcej się z nimi nie działo, aż do roku właśnie ubiegłego, w którym to oficyna wydawnicza Ezop wraz ze mną wybrała 4 bajki. One uległy bardzo gruntownej redakcji, zostały przepięknie zilustrowane przez Patrycję Posyłajkę, a potem wydane w taki sposób, że sama edycja mnie po prostu zachwyca. To jest naprawdę wysoka sztuka edytorska. Druk, skład, grafika, czcionka, okładka, papier. Wszystkie te edytorskie elementy są tam po prostu wspaniałe. Naprawdę bardzo serdecznie Państwu tę książkę dla dzieci polecam, ale i Pan Parasol. I ostatnia książka, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, to moja właściwie premiera, najnowsza książka, Listy w góry. Historia żony himalaisty, który w latach 80. łapczywie realizuje swoją pasję, jaką jest wysokogórska wspinaczka.
przez wiele miesięcy w roku nie ma go w domu, zostawia młodą żonę samą, żonę, która jest w pierwszej, drugiej ciąży, te ciąże są zagrożone, ona leży w szpitalu, a on bardzo ją kocha, ale z wysokich gór. Ona zostaje sama, mierzy się z taką szarością kryzysu lat 80., z kolejkami, kartkami, tymi pierwszymi niepokojami, a później już tymi bardziej zaawansowanymi niepokojami związanymi ze strajkami, z ruchem wolnościowym, solidarnościowym. Bardzo ciężkie czasy, a ona w nich po prostu tęskni za mężem i z tej tęsknoty pisze listy. Listy zwyczajne, takie tradycyjne, papierowe, jakich dzisiaj już nie piszemy, ale wtedy właściwie innej metody komunikacji nie było. I ponieważ te listy zwykle docierały do adresata w tak dalekich rejonach wiele miesięcy po napisaniu i wysłaniu, więc ona zdecydowała się, że swoich listów nie wyśle. Powstaje z tego pamiętnik. I ten pamiętnik właśnie tutaj wydałam. Zapraszam Państwa serdecznie do lektury moich książek, a przede wszystkim do odwiedzin w bibliotece. Tak w Bibliotece Piaseczyńskiej, jak i wszystkich innych. Biblioteki to cudowne miejsca krzewienia kultury. Naprawdę warto tam zaglądać. Zapraszam Państwa. Dziękuję serdecznie.